Otwierasz oczy, a wokół ciebie rozciąga się przyjemny krajobraz falujących wydm prowadzących do spokojnego jeziora. Tafla jeziora lekko drży, łamiąc odbicie białych chmur unoszących się powoli nad głową. Po drugiej stronie jeziora ulewne deszcze rzeźbią otoczenie i wygląda na to, że zaraz zacznie się zachód słońca, bo całe niebo jest pomalowane na kolor dyni. Zapraszamy na powierzchnię największego księżyca Saturna, Tytana. Jest drugim co do wielkości satelitem Układu Słonecznego, zaraz po Jowiszowym Ganymede. A jego średnica stawia go nawet przed Merkurym i Plutonem. Największy księżyc Saturna, Tytan, może zawierać życie, odkryli naukowcy. Ze swoją znacznie gęstą, bogatą w azot atmosferą i słonowodnymi oceanami pod warstwą sztywnego lodu, Tytan jest najbardziej podobnym do Ziemi światem, jaki kiedykolwiek znaliśmy. Co więcej, choć Tytan jest satelitą Saturna, ma wszystkie atrybuty pełnej planety. Chmury, deszcz, rzeki, jeziora, a nawet podziemny słony ocean. Poszukiwanie obcych światów, nadających się do życia od dawna, jest przedmiotem zainteresowania naukowców. Choć planeta Mars przyciąga więcej uwagi, okazało się, że w Układzie Słonecznym istnieją światy, które są pod tym względem znacznie ciekawsze niż czerwona planeta. Dostępne dziś naukowcom informacje uzyskane z misji kosmicznej Cassini przyznają istnienie wersji, że życie na Tytanie jest realne. Chociaż dowiedzieliśmy się kilku niesamowitych rzeczy o Tytanie, wiele pytań pozostaje na temat tego satelity. Drogi podróżniku, dzień dobry. Dziś wyruszamy w podróż poza krawędź pasa asteroid w kierunku pierścieniowego Olbrzyma, aby odkryć świat o niesamowitych cechach. Przed wyjazdem na nową przygodę pamiętaj o polubieniu filmu i zasubskrybowaniu kanału, aby nic się nie ominęło. Dziękuję wszystkim i życzę wspaniałej podróży. Odkryty przez holenderskiego astronoma Christiana Huygensa 25 marca 1655 roku i nazwany na cześć starożytnych bóstw z mitologii greckiej. Tytan jest najciekawszym księżycem Saturna, drugim co do wielkości w naszym Układzie Słonecznym i jedynym posiadającym gęstą atmosferę. Prawdziwa natura największego księżyca Saturna pozostawała tajemnicą do czasu, gdy sonda kosmiczna Cassini odwiedziła system olbrzymiej planety, wykonując 127 bliskich przelotów Tytana. Cassini wysłał też w 2005 roku na Tytana małą sondę lądującą Huygens Europejskiej Agencji Kosmicznej. To właśnie ta sonda pomogła nam odkryć tajemnicę powierzchni Tytana. Wielkość tego księżyca rywalizuje z rozmiarami planet w Układzie Słonecznym. Ciało ma średnicę 5151 km, czyli większą od średnicy Merkurego 4879 km, no i nieco mniejszą od Marsa 6779 km i prawie o 50% szerszą od księżyca. Masa Tytana wynosi 1,345 × 1023 kg, czyli 45 razy mniej niż masa naszej planety. Satelita Saturna jest drugim co do wielkości w Układzie Słonecznym, po Jowiszowym Ganymede. Pomimo imponujących rozmiarów i wagi, Tytan ma niską gęstość, tylko 1,88 g na centymetr sześcienny. Dla porównania gęstość macierzystej planety Saturn wynosi 687 kg na metr sześcienny. Naukowcy zidentyfikowali słabe pole grawitacyjne w satelicie. Przyciąganie grawitacyjne na powierzchni Tytana jest 7 razy słabsze od parametrów Ziemi, a grawitacja na powierzchni satelity jest prawie taka sama jak na Księżycu i wynosi 1,35 w porównaniu do 1,62 na Księżycu. Charakterystyczną cechą Tytana jest jego położenie w przestrzeni. Największy satelita Saturna krąży wokół swojej macierzystej planety po eliptycznej orbicie z prędkością 5,5 km na sekundę poza obszarem pierścieni Saturna.
Ponadto średnia odległość między Tytanem a powierzchnią Saturna wynosi 1,22 milionów kilometra. Cały układ znajduje się w odległości 1,43 miliardów kilometra od Słońca, czyli 9,5 razy większej niż odległość naszej gwiazdy centralnej od Ziemi. W rezultacie światło słoneczne potrzebuje około 80 minut, aby dotrzeć do Tytana, więc z powodu ich wielkiej odległości światło słoneczne na tym Księżycu jest około 100 razy słabsze niż na Ziemi. Podobnie jak nasz Księżyc, Tytan zawsze zwrócony jest do Saturna z jednej strony. Wykonanie jednej orbity wokół Saturna zajmuje Tytanowi 15 dni i 22 godziny ziemskie. Saturn potrzebuje około 29 lat ziemskich, aby okrążyć Słońce. Ponieważ Saturn i jego satelity mają dość duży kąt nachylenia osi obrotu do osi ekliptycznej, na powierzchni Tytana występują pory roku. Oczywiście, każda z tych pór roku trwa ponad 7 lat ziemskich. Każda z nich na Tytanie przestrzega tego samego kalendarza co Saturn. Pory roku trwają ponad 7 lat ziemskich, ale ze względu na mimo śród orbitalny Saturna północne lato i południowa zima trwają dłużej niż ich przeciwieństwa. Pełny cykl trwa 29 lat ziemskich. Ponadto co 7,5 roku ziemskiego na satelicie Saturna lato jest zastępowane przez mroźny okres zimowy. Według obserwacji astronomicznych jesień po tej stronie Tytana, która jest dziś zwrócona w stronę Saturna. Obecnie satelita chowa się przed promieniami słonecznymi za macierzystą planetą, dlatego tytaniczną jesień zastępuje długa i ostra zima. Temperatury na powierzchni satelity wahają się od minus 140 do minus 180 stopni Celsjusza. Dane uzyskane z sondy kosmicznej Huygens ujawniły ciekawy fakt. Różnica między temperaturą polarną a równikową wynosi zaledwie 3 stopnie. Wynika to z obecności gęstej atmosfery, która zapobiega oddziaływaniu Słońca na powierzchnię Tytana. W zimie powierzchnia satelity pokryta jest śniegiem z etanu, cząsteczek pary wodnej i amoniaku. Jeśli chodzi o wewnętrzną strukturę Tytana, podobnie jak w przypadku wszystkich skalistych planet ziemskich, naukowcy uważają, że Tytan ma solidne jądro, zbudowane nie z żelazu niklu, jak na pierwszych czterech planetach Układu Słonecznego, ale ze skały. To tylko niewielka część tego, co wiemy o Tytanie. Wiele niespodzianek czeka jeszcze na odkrycie, czy to w dziedzinie astronomii, klimatologii, glaciologii czy mikrobiologii, które mogą zostać ujawnione podczas przyszłych misji kosmicznych. Do czasu przybycia do Saturna w 2004 roku międzynarodowej misji Cassini-Huygens jego naturalny księżyc stanowił głęboką tajemnicę. 14 stycznia 2005 roku ta tajemnica powoli zaczęła się rozwiewać, gdy lądownik Huygens wylądował na powierzchni największego księżyca Saturna, Tytana. Od ponad dekady sonda kosmiczna Cassini dzieli się cudami Saturna i jego rodziny lodowych księżyców, zabierając nas do niesamowitych światów. Misja Cassini zniosła z planety zasłonę mgły. Przez 4 lata statek kosmiczny krążył wokół Saturna, wykonując kolejne zdjęcia jego satelitów, w tym Tytana. Do badań sondy Cassini wykorzystano kamerę z filtrem podczerwieni oraz specjalny radar. Zdjęcia były wykonywane pod różnymi kątami w odległości od 900 do 2000 km od powierzchni satelity. Po 7 latach przelotu przez przestrzeń Układu Słonecznego stacja dostarczyła na Tytana sondę kosmiczną Huygens. Lądownik przeniknął przez gęste warstwy atmosfery Tytana i opadał na spadochronie przez 2,5 godziny. W tym czasie aparatura sondy badała skład atmosfery satelity i fotografowała jego powierzchnię w wysokości 150, 70, 30, 15 i 10 km. Po długim opadaniu sonda wylądowała na zamarzniętej powierzchni Tytana 14 stycznia 2005 roku. Po wylądowaniu na Księżycu, Huygens działa przez 72 minuty, przekazując wiele przydatnych informacji bezpośrednio na Ziemię za pośrednictwem Cassini.
Korzystając ze zdjęć wykonanych przez sondę kosmiczną Cassini oraz sondę Huygens, zespół badawczy opracował mapę Tytana. Nieocenione okazały się wyniki, które naukowcy uzyskali z działających sond kosmicznych Cassini i Huygens. Przed tymi zdjęciami Tytan jawił się wszystkim jako odległy satelita, gdzie jego powierzchnia była ogromną połacią lodu, ale później szczegółowe badania jego powierzchni zmieniły wyobrażenie o Tytanie. Na zdjęciach wykonanych za pomocą sondy Huygens udało się szczegółowo rozróżnić powierzchnię satelity Saturna, która składała się głównie ze stałego lodu wodnego i warstw osadowych o charakterze organicznym. Ponadto okazało się, że gęsta i nieprzenikniona atmosfera tego odległego satelity ma prawie taki sam skład jak atmosfera Ziemi. Po 20 latach w kosmosie statkowi kosmicznemu kończy się paliwo. Jak wyjaśniła NASA, w celu ochrony księżyców Saturna Cassini został wysłany do pierścieniowego olbrzyma. Była to ostatnia odważna misja, która przypieczętowała jego los. 15 września 2017 roku statek zakończył swoją misję i spłonął w atmosferze gazowego giganta. W 2019 roku NASA wybrała misję Dragonfly, która ma zbadać ten dziwny świat w 2027 roku. Jak sama nazwa wskazuje, w misji weźmie udział rodzaj robotycznego helikoptera, który będzie latał po powierzchni satelity, jako większa wersja drona Ingenuity, który obecnie bada Marsa wraz z łazikiem Perseverance. Zespół naukowców stojący za misją Dragonfly określił swoje cele i zadania. Rzeczywiście jego głównym zadaniem będzie badanie procesów chemicznych zachodzących na Tytanie, głównie tych, które mogły zachodzić na Ziemi przed pojawieniem się życia. Ponadto Dragonfly będzie szukać znaków biochemicznych, które mogłyby wskazywać na jakikolwiek rodzaj przeszłego lub obecnego życia. Funkcje na Tytanie pozwolą Dragonfly na komfortowy lot nad powierzchnią satelity przy minimalnym zużyciu energii. Rzeczywiście, gęsta, ale niezbyt turbulentna atmosfera i niska grawitacja satelity pozwolą Dragonflyowi latać z wykorzystaniem konwencjonalnego schematu wielowirnikowego do krótkich lotów z jednej lokalizacji do drugiej i eksploracji różnych obszarów powierzchni. Zespół wybrał lądowisko, które da im dostęp do miejsc, w których leżą odpowiedzi na wszystkie te pytania. Początkowo Dragonfly wyląduje w 2034 roku na Shangri-La, rozległym polu widmowym w pobliżu równika Tytana, który jest bezpiecznym i interesującym miejscem dla naukowców, aby pobrać próbki osadów organicznych, a następnie zbadać pobliskie obszary w poszukiwaniu próbek lodu wodnego. Sonda pozostanie w każdym miejscu przez cały dzień na Tytanie, czyli około 16 dni ziemskich, zanim wystartuje i przeniesie się w nowe miejsce. Ostatecznie skieruje się do krateru Selk, szerokiego na 90 km, który może wykazywać oznaki mieszania się wody z materią organiczną na powierzchni, gdzie będzie badać starsze, głębsze skały w poszukiwaniu dowodów na reakcje probiotyczne. Sonda planetarna podczas swojej 3-letniej misji ma przebyć łącznie około 160 km. To prawie dwukrotnie większy dystans niż ten pokonany przez jakikolwiek łazik, który kiedykolwiek działał. W rezultacie obrazy i dane, które otrzymaliśmy, mogą być jedynymi z najbardziej zapierających dech w piersiach, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Po 10 leciach nieudanych prób znalezienia w naszym Układzie Słonecznym światła, które wyglądałoby jak nasza Ziemia, informacje o Tytanie dały społeczności naukowej nadzieję. Podobieństwo to ujawniło się w 2005 roku, kiedy na powierzchni satelity wylądowała automatyczna sonda Huygens. W ciągu 72 minut pokładowa kamera fotograficzna i wideo statku kosmicznego przekazała na Ziemię zdjęcie powierzchni Tytana oraz inne materiały wideo dotyczące tego odległego świata. Choć to ciało kosmiczne jest księżycem Saturna, posiada wszystkie atrybuty pełnoprawnej planety, chmury, deszcz, rzeki, jeziora, a nawet podziemny ocean słonej wody. Ze swoimi metanowymi morzami i gęstą atmosferą Tytan jest pod każdym względem najbardziej podobnym do Ziemi światem, jaki kiedykolwiek znaliśmy.
Ogólnie rzecz biorąc, atmosfera to kokon cząsteczek gazu, który otacza całą planetę. Rzeczywiście atmosfera Ziemi chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, a także przyczynia się do redystrybucji ciepła i mieszania gazów, co ostatecznie ma istotny wpływ na biosferę. Nasz Układ Słoneczny jest domem dla ponad 180 księżyców, ale Tytan jest wyjątkowy, ponieważ jest jedynym księżycem z gęstą atmosferą. Księżyce Układu Słonecznego również posiadają atmosfery, często jednak są one tak subtelne, że ich istnienie można po prostu przeoczyć, ale Tytan wyróżnia się na tle innych. Jego atmosfera jest dosłownie tytaniczna. Jest tak gęsta i nieprzejrzysta, że przez wieki uniemożliwiała naukowcom ocenę prawdziwych rozmiarów satelity. To właśnie w 1944 roku astronom Gerard Kuiper odkrył gazową otoczkę Tytana, używając potężnego nowego teleskopu. Jednak dopiero wysłanie w górę sondy kosmicznej Huygens pozwoliło naukowcom odsłonić powierzchnię satelity, która przez ponad 350 lat była tak skrzętnie ukrywana. Atmosfera Tytana jest bardziej podobna do ziemskiej niż jakiejkolwiek innej. Składa się głównie z azotu, około 95%. Dla porównania zawartość azotu w atmosferze ziemskiej wynosi około 78%. Pozostałe 5% gazowej otoczki Saturna to metan i inne związki węgla. Na powierzchni Tytana ciśnienie atmosferyczne jest około 60% wyższe niż na Ziemi, czyli mniej więcej takie samo ciśnienie odczuwałby człowiek pływający około 15 metrów pod powierzchnią oceanu na Ziemi. Ponieważ Tytan jest mniej masywny niż Ziemia, jego grawitacja nie trzyma jego gazowej powłoki tak mocno, więc atmosfera rozciąga się 10 razy dalej niż nasza o grubości prawie 600 km. Skład gazu atmosferycznego to około 95% azotu, 5% metanu oraz niewielka ilość etanu, związków acetylenu, propanu, tlenku węgla, helu i cyjanu. Należy zauważyć, że każda warstwa atmosfery ma swój własny skład i stężenie. Wysoko w atmosferze Tytana cząsteczki metanu i azotu są rozdzielane przez ultrafioletowe światło słoneczne i wysokoenergetyczne cząstki przyspieszane w polu magnetycznym Saturna. Części tych cząsteczek rekombinują, tworząc różne organiczne związki chemiczne i często zawierają inne elementy niezbędne do życia. Niektóre związki, które powstały w wyniku tego oddzielenia i przetwarzania metanu i azotu, tworzą rodzaj smogu, gęstej pomarańczowej mgły, która utrudnia obserwację powierzchni Księżyca z kosmosu. Pochodzenie atmosfery Tytana pozostaje tajemnicą. Niektórzy badacze twierdzą, że amoniak w postaci lodu został dostarczony przez komety i przekształcony w azot w wyniku zderzeń lub procesów fotochemicznych. W kolejnej hipotezie naukowcy skupiają się na innym, powszechnym składniku komet, jakim są proste związki organiczne. W rzeczywistości pozostaje 5% atmosfery Tytana to prawie w całości metan. Jest on stale usuwany z obiegu, przekształcany w większe, cięższe cząsteczki i osadzany na powierzchni satelity. Dlatego zasoby metanu, jak sugerują naukowcy, muszą być stale uzupełniane. Aby potwierdzić swoją hipotezę, naukowcy przejrzeli dane uzyskane przez europejską sondę Rosetta, która kilka lat temu zbliżyła się do słynnej komety Chowry. Komety to ciała pierwotne, powstałe na początku istnienia Układu Słonecznego, a wiele z nich może być nawet częścią większych ciał planet i satelitów. Rzeczywiście, w ich podpowierzchni można znaleźć gęste, bogate w substancje organiczne skały. Naukowcy przeprowadzili symulację takiego scenariusza, pokazując, że materiał organiczny włączony w ten sposób do Tytana może być stale rozkładany pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia w jego głębi.
Ten ciągły proces prowadzi do uwolnienia gazu, głównie metanu, który wydostaje się na powierzchnię. Według obliczeń autorów taka hipoteza może wyjaśnić około połowy całkowitej masy azotu zgromadzonego w gęstej i tajemniczej atmosferze satelity. Charakterystyczną cechą atmosfery Tytana jest efekt antyziemski. Obecność organicznych cząsteczek węglowodorów w dolnych warstwach atmosfery neutralizuje efekt cieplarniany, wywoływany przez ogromne stężenie metanu. W efekcie dzięki obecności węglowodorów powierzchni ciała niebieskiego równomiernie się ochładza. Te same procesy oraz pola grawitacyjne Saturna decydują o cyrkulacji atmosfery Tytana. Taki obraz przyczynia się do powstania aktywnych procesów klimatycznych w atmosferze Księżyca Saturna. Należy zauważyć, że atmosfera Tytana stale traci na wadze. Wynika to z braku silnego pola magnetycznego w ciele niebieskim, które nie jest w stanie zatrzymać powłoki powietrzno-gazowej, będącej pod stałym wpływem wiatru słonecznego i sił grawitacyjnych Saturna. Do tej pory ciśnienie atmosferyczne na satelicie pierścieniowego giganta wynosi 1,5 bara. Niezmiennie znajduje to odzwierciedlenie w warunkach pogodowych, które zmieniają się wraz ze stężeniem gazów w atmosferze Tytana. Tworzenie warunków pogodowych na Tytanie odbyła się głównie przez gęste chmury, które w przeciwieństwie do ziemskich mas powietrza składają się ze związków organicznych. Chmury te to formacje atmosferyczne, które są źródłem opadów na największym satelicie Saturna. Ze względu na niskie temperatury atmosfera ciała niebieskiego jest sucha. Ponadto największe stężenie zachmurzenia występowało w rejonach polarnych. Dodatkowo ze względu na niskie temperatury wilgotność w atmosferze jest niezwykle niska, przez co opady na Tytanie to kryształki lodu metanowego i szron, składające się ze związków azotu, etanu i amoniaku. Z drugiej strony badacze uważają, że podobnie jak na Ziemi, na Tytanie zachodzą globalne zmiany klimatyczne. Sonda kosmiczna Cassini wykryła chmurę gromu w atmosferze Tytana we wrześniu 2010 roku. Aby zrozumieć, jak ta chmura mogła się uformować na powierzchni Tytana, naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego wymodelowali w 3D globalny model klimatyczny atmosfery Tytana. Okazuje się, że klimat Tytana jest bardzo podobny do klimatu Ziemi w tropikach i wokół równika. Rzeczywiście, fale planetarne, które tworzą burze na powierzchni Tytana, są bardzo podobne do burz, które występują w tropikach naszej planety, choć nasze burze są znacznie bardziej intensywne. Powierzchnia Tytana jest jednym z najbardziej podobnych do Ziemi miejsc w Układzie Słonecznym. Choć temperatury są tam znacznie niższe, a sama powierzchnia ma inny skład chemiczny. Powierzchnia Tytana jest niezwykle ciekawym obiektem z geologicznego punktu widzenia. Na Shangri-La, ogromnej równinie w pobliżu równika Tytana, znajdują się wydmy, które zajmują około 13% powierzchni Tytana i łatwo je pomylić z wydmami Namibii. W tym afrykańskim kraju góry piasku mogą wznosić się na wysokość nawet 300 metrów, natomiast na Tytanie wydmy są nieco skromniejsze, wznosząc się na wysokość od 100 do 175 metrów. Wydmy te nie są jednak zbudowane z piasku. Składają się one z czarnych ziaren węglowodorów oraz kawałków zamrożonego metalu i etanu. Wszystko wygląda jak fusy z kawy. Aby wyjaśnić powstawanie tych wydm, naukowcy wykorzystywali dane meteorologiczne z sondy kosmicznej Huygens, które pokazują, że diabły pyłowe mogą przyczynić się do formowania powierzchni Tytana. Tytan zawiera dużo zawieszonej materii organicznej, która powstaje z rodników, które powstają, gdy azot i metan są rozkładane przez światło słoneczne, a następnie odkładane w postaci piasku. Granulki piasku na powierzchni Tytana mają wielkość od 5 do
200 mikrometrów. Procesy wietrzenia skał na Księżycu w znacznym stopniu przyczyniają się do ich wyglądu. Stacja międzyplanetarna Cassini zarejestrowała kilka aktywnych burz pyłowych w równikowych rejonach Tytana. Oznacza to, że Księżyc ma ciekawe podobieństwo do Marsa, obecność aktywnego cyklu pyłowego i możliwość występowania diabłów pyłowych, które prowadzą do powstawania wydm. W badaniu naukowcy z University of Idaho próbowali sprawdzić, czy takie diabły pyłowe rzeczywiście mogą istnieć w atmosferze Tytana. Aby to zrobić, naukowcy przestudiowali dane uzyskane przez sondę kosmiczną Huygens, która po raz pierwszy wylądowała na powierzchni Tytana w styczniu 2005 roku. Badając parametry ciśnienia, temperatury i prędkości wiatru, naukowcy odkryli, że takie zjawiska atmosferyczne odgrywają kluczową rolę w powstawaniu tzw. eolicznych form terenu, w tym przypadku wydm. Diabły pyłowe Tytana mogą mieć średnicę do 500 metrów, a prędkość styczna wiatru wokół diabła może wynosić kilka metrów na sekundę. To wystarczy, aby podnieść granulat piasku. Naukowcy mają nadzieję, że do 2034 będą mogli potwierdzić swoje odkrycie dzięki misji kosmicznej Dragonfly, która ma wylądować na Tytanie. W innym kontekście, pod grubą warstwą metanu, obiektywy fotograficzne i kamery sondy kosmicznej Huygens odkrywały całe kontynenty, oddzielone licznymi jeziorami i morzami. Kolejne imponujące podobieństwo między powierzchnią Ziemi a powierzchnią Tytana. Jednak te formacje, z których niektóre są tak duże jak wielkie jeziora Ameryki Północnej, nie są zbudowane z wody, ale z metanu. Co więcej, to właśnie gaz płynący po powierzchni Tytana powoduje powstanie wzgórz i dolin, podobnych do Białego Kanionu w Utah. Podobnie jak na Ziemi, na kontynentach jest wiele formacji skalnych i górskich, są głębokie szczeliny i depresje. W ich miejsce pojawiają się rozległe równiny i doliny. Z drugiej strony, skały rozrzucone na powierzchni Tytana również wyglądają znajomo. Są one jednak wykonane z lodu wodnego, który przybrał taką formę w niezwykle zimnym środowisku Księżyca. Pomimo zimnej i kamiennej natury, satelita jest w fazie aktywnej i obserwowane są procesy tektoniczne. Sprzyjają temu siły pływowe, które są spowodowane gigantyczną grawitacją Saturna. Naukowcy podejrzewają również istnienie wulkanów na Tytanie, jednak zamiast roztopionej skały wyprują płynną wodę. Na powierzchni Tytana można czasem poczuć się jak w domu, obserwując unoszące się na niebie chmury, które czasem oblewają powierzchnię satelity deszczem metanu. Żaden inny świat w Układzie Słonecznym, poza Ziemią, nie ma takiej płynnej aktywności na swojej powierzchni. Różnorodność form terenu na Księżycu Saturna jest zdumiewająca. Naukowcy wyjaśnili, jak miękki pył organiczny zmienia się w ziarna, piasku i skały, a także jak wiatr i deszcze tworzą wydmy i rzeźbią kaniony. Tytan, duży księżyc Saturna, jest jedynym znanym ciałem w Układzie Słonecznym poza Ziemią, który ma sezonowy cykl płynów. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda pokazali, jak ten cykl w połączeniu z cyklem osadów może wyjaśnić różnorodność krajobrazu Tytana. Z daleka Tytan wygląda jak Ziemia. Na równiku otaczają ją wydmy. Na średnich szerokościach geograficznych dominują równiny, a na biegunach występują jeziora i kaniony. Dzięki kokonowi gęstej atmosfery pada deszcz i wieją wiatry. Ale zamiast wody na Tytanie płynie płynny metal, a wiatr azotowy zbiera węglowodorowe wydmy. Dzieje się tak dlatego, że właściwości mechaniczne tego piasku są bardzo różne od właściwości zwykłych krzemionowych skał osadowych pokrywających Ziemię.
Główna różnica polega na tym, że cząstki węglowodorów są znacznie mniej trwałe i muszą być szybko zredukowane do pyłu, podczas gdy do tworzenia wydm potrzebne są stosunkowo duże granulki. Pytanie brzmi, jak te prostsze związki organiczne zachowują swoje rozmiary? Na Ziemi kamienie i minerały krzemionowe są rozbijane na małe cząstki przez erozję. Wiatr i prąd wodny przenoszą te cząstki do miejsc sedymentacji, gdzie ciśnienie wody gruntowej, a czasem ciepło powodują, że cząstki łączą się z powrotem w kamień. Naukowcy sugerują, że podobny cykl powinien istnieć na Tytanie. Widać, że i tutaj siły natury mielą skały na piasek i pył. Nie wiadomo jednak, jak pył jest przekształcany z powrotem w skały i piasek na wydmy. W odpowiedzi na to pytanie pomogły ohoidy. Kuliste ziarna wielkości milimetra, często spotykane w płytkich wodach mórz tropikalnych. Ziarna te mają tę specyfikę, że powstają w wyniku chemicznego strącania. Węglen wapnia z wody osadza się warstwami na ziarnach zwykłego piasku. Cząsteczki odcierają się o siebie i rozkładają się, dzięki czemu węglen wapnia wraca do wody i jest ponownie osadzany. Procesy niszczenia i tworzenia równoważą się wzajemnie, a cząstki zachowują swoją wielkość. Naukowcy zasugerowali, że w ten sposób na Tytanie cząstki pyłu łączą się ze sobą, tworząc ziarna piasku i skał, które następnie są umiażdżone przez wiatr. Mając to na uwadze, zespół naukowców modelował cykl migracji osadów, wykorzystując dane klimatyczne i atmosferyczne zebrane przez misję Cassini. Okazało się, że proces topnienia, układ wiatrów i opadów wyjaśniają różnorodność krajobrazów. Najsilniejsze wiatry wieją w pasie równikowym, dzięki czemu skały osadowe są stale niszczone i powstają wydmy. W średnich szerokościach geograficznych wiatr jest znacznie słabszy, ale wilgotność jest większa i cząsteczki topią się w gęste skały, które tworzą równiny. Na biegunach deszczy i rzeki rzeźbią w skałach głębokie kaniony i labirynty, formę rzeźby terenu podobną do krasu na Ziemi. Instrumenty Cassiniego uchwyciły ogromne układy chmur i pociemnienie na powierzchni Tytana. Najlepszym wyjaśnieniem jest wielkość, która spadła i zalała duże obszary. Oczywiście, w tym przypadku nie mówimy o wodzie, ale o płynnym metanie. Obserwacje prowadzone przez sondę Cassini wykazały, że wraz ze wzrostem liczby godzin słonecznych zmienia się również cyrkulacja mas atmosferycznych, generując potężne chmury nad równikowymi rejonami satelity. Są one nasycone metanem, które w bardzo zimnej atmosferze Tytanu odgrywają tak dużą rolę, jak woda w atmosferze ziemskiej. Z czasem chmury roznoszą deszcz, który wypełnia jeziora płynnymi węglowodorami. Cassini odkrył również podobne do jeziora w subpolarnych regionach Księżyca Saturna podczas badań radarowych, ale ostatnie obserwacje dostarczyły mocnych dowodów na to, że sezonowe lub stałe zbiorniki substancji płynnych mogą istnieć w regionach równikowych Tytana. Wcześniej uważano, że na równiku Tytana panuje bardzo suchy klimat. Podobno klimat Tytana jest podobny do ziemskich tropików. Jak wiadomo, w tropikalnych rejonach Ziemi, otrzymujących dużo promieniowania słonecznego, tworzy się strefa updraftów i powstają chmury, które okrążają planetę. Na Tytanie dzieje się tak w rejonach równikowych, gdy zmieniają się pory roku, a latem i zimą, gdy w polarnych rejonach satelity spadają opady, na równiku pojawia się susza. Czy nie jest to niesamowite, aby zobaczyć coś tak znajomego jak ulewne deszcze, burze i sezonowe zmiany pogody na odległym, zimnym satelicie? Podobieństwo Tytanu do naszej żywej planety potwierdza obecność płynnej struktury.
Na największym księżycu Saturna, Tytanie, odkryto jeziora i morza płynnych węglowodorów. Podczas ostatniego podejścia do Tytana sonda kosmiczna Cassini dostarczyła bezprecedensowy widok w tych metanowych jezior. W pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature Astronomy naukowcy donoszą, że niektóre z tych jezior mają ponad 100 metrów głębokości i są zasilane opadem metanu od tysięcy lat, podczas gdy inne mają zaledwie kilka milimetrów głębokości i istnieją przez jeden sezon. Oprócz Ziemi, Tytan jest jedynym obiektem w Układzie Słonecznym, z wyraźnymi dowodami na istnienie stabilnej cieczy na jego powierzchni. Jednak ta ciecz to nie woda, ale węglowodory, takie jak metan. Ze względu na niskie temperatury, które w ciągu dnia wynoszą średnio minus 180 stopni Celsjusza, węglowodory te są stabilne na powierzchni. Jednak mimo oczywistych różnic istnieją zaskakujące podobieństwa między Tytanem a Ziemią. Podobnie jak cykl wodny na Ziemi, również Tytan posiada własny, kompletny metanowy cykl hydrologiczny łączący atmosferę, powierzchnię i wnętrze satelity. Naukowcy sugerują, że jeziora Tytana istnieją od tysiącleci. I powstały w wyniku deszczów metanu, które rozpuściły skały powierzchniowe. Eksperci zauważają również, że zbiorniki zwiększają swoją objętość ze względu na wpływ węglowodorów w wyniku opadów atmosferycznych, których ilość przekracza ich przepływ przez Ziemię. W innym badaniu naukowcy donoszą o odkryciu jezior duchów, płytkich basenów, które wyparowały lub spłynęły do Ziemi podczas przejścia Tytana z zimy na wiosnę. Badacze zwracają też uwagę, że niektóre z jezior Tytana znajdują się na dużych wysokościach. Rzeczywiście dane pokazują, że jeziora te, podobnie jak inne w północnym rejonie polarnym, z dala od głównych mórz, mają wysokość powierzchni cieczy kilkaset metrów nad poziomem morza, więc prawdopodobnie żywią się lokalnymi osadami. Ponadto na Tytanie odkryto rzeki ze źródłami, krętymi kanałami i deltami, miejscami, gdzie strumienie wpływają do basenów morskich. Z danych obrazowych wynika, że niektóre z rzek Tytana mają długości koryt przekraczające 1000 km. Prawie cała płynna masa Tytana jest skoncentrowana w morskich basenach i jeziorach, które zajmują imponujący obszar, bo od 30 do 40% całkowitej powierzchni tego ciała niebieskiego. Dowód na duże nagromadzenie płynnego medium na powierzchni satelity był ogromnym odkryciem, które od dawna zaskakiwało astronomów. Później udowodniono, że jasny region Tytana to ogromne skupisko lekkich węglowodorów i ciekłego azotu, zwane Morzem Krakena. Pod względem powierzchni ten wyimaginowany zbiornik jest większy niż największe na Ziemi słone Morze Śródlądowe. Morze Kaspijskie. Niemniej ciekawe jest Morze Ligijskie, które jest największym naturalnym zbiornikiem płynnego metanu i etanu. Ponadto nowa analiza danych z sondy Cassini wykazała, że centralna część Morza Krakena ma głębokość do 300 metrów. W 2014 roku sonda dokonała pomiarów w trzech obszarach Morza Krakena. Obserwacje radarowe wykazały, że w rejonie Zatoki Murray, estuarium, w północnej części morza głębokość sięga 85 metrów. Jednak w centralnej części Morza Krakena nie udało się dotrzeć do dna. Albo jest ono zbyt głębokie, albo skład cieczy jest inny. Pochłania on zbyt wiele fal radiowych, uniemożliwiając odebranie sygnału odbitego od dołu. Rzeczywiście druga hipoteza jest mało prawdopodobna, gdyż ciecz w morzu jest stale mieszana. Z obliczeń wynika, że w tym przypadku głębokość centralnych rejonów Morza Krakena wynosi co najmniej 100 metrów, a w niektórych miejscach może sięgać nawet 300 metrów. Ogólnie rzecz biorąc, prace Cassiniego dostarczyły precyzyjnych informacji na temat składu płynnego środowiska mórz i jezior Tytana. Wykorzystując dane ze zdjęć i symulacji komputerowych, ustalono, że skład cieczy na Tytanie to od 76 do 80% etanu i od 6 do 7% propanu, natomiast metan stanowi od 5 do 10%. Oprócz głównych pierwiastków przedstawionych jak gazy zamrożone w cieczy, występuje cyjanowodór, butan, buten i acetylen. Główne nagromadzenie wody na Tytanie ma nieco inny charakter niż forma ziemska.
Na powierzchni satelity znaleziono ogromne pokłady przegrzanego lodu, składającego się z wody i amoniaku. Zakłada się, że pod powierzchnią mogą znajdować się duże naturalne zbiorniki wypełnione płynną wodą zawierającą rozpuszczony amoniak. Pod tym względem interesująca jest również wewnętrzna struktura satelity. Wszystkie te ustalenia wskazują na istnienie bardzo dynamicznego obiegu płynów na Tytanie. Podobnie jak ziemski cykl wodny, system hydrologiczny Księżyca Saturna ma sezonowe wahania. Ponadto naukowcy wspomnieli o potencjalnej możliwości habitatu tych jezior. Główne nagromadzenie wody na Tytanie ma nieco inny charakter niż forma ziemska. Na powierzchni satelity znaleziono ogromne pokłady przegrzanego lodu, składającego się z wody i amoniaku. Zakłada się, że pod powierzchnią mogą znajdować się duże naturalne zbiorniki wypełnione płynną wodą zawierającą rozpuszczony amoniak. Pod tym względem interesująca jest również wewnętrzna struktura satelity. Wszystkie te ustalenia wskazują na istnienie bardzo dynamicznego obiegu płynów na Tytanie. Podobnie jak ziemski cykl wodny, system hydrologiczny Księżyca Saturna ma sezonowe wahania. Ponadto naukowcy wspomnieli o potencjalnej możliwości habitatu tych jezior, podkreślając lokalizację, rozmiar i długowieczność tych powierzchniowych zbiorników płynów. Możliwość istnienia życia na Tytanie jest od dawna dyskutowana przez naukowców. Wielu badaczy uważało, że jest to niemożliwe, ponieważ Tytan znajduje się tak daleko od Słońca i z tego powodu jest zbyt zimny. Ponadto atmosfera satelity oprócz azotu obfituje również w toksyczny metan, a na Tytanie w ogóle nie ma wody. Dlatego też wcześniej uważano ją za mało prawdopodobne miejsce powstania życia. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez zespół naukowców pod kierownictwem Davida Shaoweya z Cornell University w USA wskazują, że życie na Tytanie mogło powstać przy braku ciekłej wody. Naukowcy zbadali skład chemiczny Księżyca Saturna i doszli do wniosku, że kwas cyjanowodorowy na Tytanie może stworzyć warunki do powstania życia. Wiemy, że kwas cyjanowodorowy jest toksyczny dla ludzi. Występuje w dymie tytoniowym i uwalnia się podczas rozkładu poliuretanu. Jednak nawet w naszym organizmie kwas cyjanowodorowy może pełnić pożyteczne funkcje. Na przykład jest wytwarzany przez neurony, aby poprawić efektywność przekazywania impulsów nerwowych, a także jest wydzielany przez leukocyty i przyczynia się do śmierci szkodliwych mikroorganizmów. W wyniku reakcji chemicznych na Tytanie cząstki kwasu cyjanowodorowego przyczyniają się do powstania polimerów, w szczególności poliminy. Te związki organiczne są zdolne do pochłaniania szerokiego zakresu promieni świetlnych, dzięki czemu możliwe jest pochłanianie nawet tej niewielkiej ilości światła słonecznego, które przenika przez atmosferę Tytana. Ponadto poliminy mogą stać się podstawą do tworzenia aminokwasów i kwasów nukleinowych, podstaw białek i DNA. Poliminy mogą występować w różnych strukturach i pełnić wiele funkcji, nawet w niskich temperaturach, a zwłaszcza w warunkach Tytanu. Poliminy mogą na przykład, podobnie jak cegły, służyć jako baza katalityczna do przechodzenia pierwotnych reakcji chemicznych. Stwierdzono również, że poliminy absorbują światło tam, gdzie atmosfera Tytana jest bardziej przezroczysta. To światło może być wykorzystane jako źródło energii dla zachodzącej reakcji. Naukowcy wykorzystali i przeanalizowali dane uzyskane podczas misji Cassini-Huygens. Wyniki analizy próbek zebranych przez statek kosmiczny pozwoliły naukowcom przeprowadzić symulacje komputerowe procesów, w których okazało się, że polimina rzeczywiście może służyć jako punkt wyjścia na drodze do powstania życia. Naukowcy wiedzą, że kwas cyjanowodorowy, poprzednik poliminy, mógł odgrywać ważną rolę w procesach powstania życia na naszej planecie. Dlatego cząsteczki organiczne, płynne jeziora i morze wypełnione metanem oraz pewna ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni sugerują możliwość istnienia środowiska, w którym mogłaby powstać jakaś egzotyczna forma życia. Badacze podkreślają jednak, że ich ustalenia są często teoretyczne, a na powierzchni Tytana nie znaleziono żadnych bezpośrednich dowodów. Tym samym, że życie może nie istnieć na tym satelicie Saturna, nawet w egzotycznej, nieziemskiej formie. W innym kontekście, w trakcie badań Tytana, naukowcy nie tylko odkryli dużą liczbę mórz i jezior zawierających płynne węglany, ale także odkryli prebiotyczne związki chemiczne, które w odpowiednich warunkach mogłyby dać początek życia na Tytanie. Niektórzy naukowcy twierdzą jednak, że brak tlenu w atmosferze Tytanu jest silną wskazówką, że na Księżycu nie ma życia. Z pewnością obecność tlenu w atmosferze Ziemi jest wyraźną różnicą między atmosferami Tytana i naszego wschodniego świata, ale nie zawsze tak było.
około 3,8 miliarda lat do 2,5 miliarda lat temu na naszej planecie nie było tlenu. Wtedy na Ziemi rządziły mikroby. Powietrze było wypełnione metanem produkowanym przez te proste mikroorganizmy, a one same spokojnie kwitły w oceanach. Istnieją sugestie, że czasami metanowa atmosfera Ziemi może tworzyć taką samą pomarańczową mgiełkę, jaka istnieje obecnie na Tytanie. W rzeczywistości taka atmosfera mogłaby pomóc w rozwoju życia na naszej planecie, utrzymując mniej więcej stałą temperaturę Ziemi, odbijając większość promieniowania ultrafioletowego Słońca, które ma szkodliwy wpływ na DNA. Z drugiej strony azot i metan to dwa pierwiastki chemiczne w atmosferze Księżyca Saturna, które mogą tworzyć szeroką gamę cząsteczek organicznych. Pod wpływem promieniowania słonecznego pierwiastki te mogą zostać rozłożone na pojedyncze atomy – wodór, azot i węgiel, które następnie mogą zostać złożone w różne skomplikowane związki, które osadzają się na powierzchni Tytana. Związki te nazywane są organicznymi, ponieważ zawierają węgiel, główny budulec do powstania życia na Ziemi. Naukowcy chcą się dowiedzieć, jak te związki wyglądają na Tytanie. Czy są podobne do tych, które przyczyniły się do powstania życia na Ziemi? To, czy na Tytanie istnieje życie mikrobowe, jest chyba najbardziej intrygującym pytaniem dla naukowców. Z jednej strony, na powierzchni satelity brakuje bardzo ważnego składnika dla życia – płynnej wody. W tym kontekście naukowcy uważają, że płynny metan może przejąć funkcję płynnej wody na Tytanie. Jest dobrze przystosowany do niektórych egzotycznych form życia. Wiemy przecież, że organizmy na Ziemi mogą żyć w absolutnie niesamowitych warunkach, ekstremalnych temperaturach i wysokim promieniowaniu i braku wody. Czy stworzenia takie jak te mogą przetrwać wrogie środowisko Tytana? Życie to może przybrać formę mikrobów i ekstremofilii. Wewnętrznym oceanie lub może przybrać jeszcze bardziej ekstremalną formę metanogennych form życia. Jak sugerowano, życie mogłoby istnieć w płynnych jeziorach metanowych Tytana. Podobnie jak organizmy na Ziemi żyją w wodzie. Takie organizmy wdychałyby wodór H2 zamiast gazu tlenowego O2, metabolizowałyby go z acetylenem zamiast glukozy, a następnie wydychały metan zamiast dwutlenku węgla. Ponadto w celu ujawnienia, co doprowadziło do powstania życia na Ziemi, wielu naukowców szuka odpowiedzi na to tajemnicze pytanie, przeprowadzając w laboratoriach eksperymenty z symulowanymi warunkami środowiskowymi starożytnej Ziemi. Raz po raz próbują znaleźć katalizator reakcji, która przekształciła pierwotną zupę materii organicznej w wyjątkową różnorodność biologiczną, jaka istnieje dzisiaj. Ale długość czasu istnienia życia na Ziemi nie daje szans eksperymentom laboratoryjnym. Tu właśnie z pomocą przychodzi Tytan. Wielu naukowców uważa, że ten satelita może stać się naszym wirtualnym laboratorium dla istniejącej od dawna chemii prebiotycznej. Pozostaje tylko, aby sonda kosmiczna Dragonfly, która poleci na Tytana za 5 lat, odkryła wyniki tych eksperymentów w różnych regionach geologicznych satelity. Zauważ, że Dragonfly wyląduje w kraterze Selk, gdzie obfitość związków organicznych mogła przez długi czas mieszać się z płynami na powierzchni, tworząc warunki mogące podtrzymywać życie. Czy Tytan to świat podobny do Ziemi sprzed miliardów lat? Naukowcy mają wszelkie powody, by tak myśleć. Używając instrumentu Dragonfly, spróbują odkryć, jak podobne są reakcje chemiczne w atmosferach obu światów. Prawdą jest, że w dużych odległościach od Słońca i w mrozie woda na Tytanie zachowuje się wyłącznie w postaci lodu, a rolę cieczy pełnią lekkie węglowodory, głównie metan. Symulacje wykazały jednak, że uderzenie, które stworzyło największy krater na Tytanie, mogło stworzyć ciepłe jezioro, wypełnione wodą i materią organiczną. Dokładniej, woda w stanie ciekłym może być obecna głębiej pod lodową skorupą Tytana, której grubość szacuje się na setki kilometrów. To wyjątkowy świat, a jego dynamika teoretycznie pozwala nawet na istnienie lokalnego życia, choć bardzo odmiennego od naszego.
Naukowcy podczas Lunar and Planetary Science Conference wykazali, że woda z głębi Tytana powinna przynajmniej czasami mieszać się z węglowodorami na powierzchni, tworząc korzystne środowisko biochemiczne. Dzieje się tak z powodu pęknięć, które pojawiają się w skorupie satelity na skutek zdarzeń z kometami i asteroidami. Badacze zasymulowali kolizję, w wyniku której powstałby największy krater uderzeniowy na Tytanie, Mendra, który ma około 425 km średnicy i szacuje się, że ma około miliarda lat. Obliczenia wykazały, że mógł on zostać spowodowany przez spadające ciało niebieskie o średnicy 34 km i prędkości około 7 km na sekundę. Energia uderzenia była wystarczająca, by wydobyć na powierzchnię nie tylko wodę, ale także jezioro płynnej wody, które zamarzło na milion lat. Zdaniem naukowców może to wystarczyć do narodzin pierwszych prymitywnych organizmów i uruchomienia potężnych mechanizmów ewolucji biologicznej. Mendra może nie być jedyna. Pojawieniu się innych dużych kraterów mogło towarzyszyć takie samo ogrzewanie i mieszanie wody i materii organicznej. Przyszła misja NASA Dragonfly, która ma się rozpocząć w 2027 roku i dotrzeć na Tytana w 2034 roku, ostatecznie to potwierdzi. Naukowcy zidentyfikowali już pewne możliwe markery chemii prebiotycznej, takie jak związki organiczne i cząsteczki przypominające te, o których sądzi się, że istniały na wczesnej Ziemi. Ważka będzie więc badać, czy warunki są odpowiednie dla życia. Badając globalny cykl metanu, jak atmosfera oddziałuje z materiałami powierzchniowymi i gdzie woda może mieszać się z materią organiczną. Chociaż Mars jest zdecydowanie naukowo interesujący, nie wszyscy naukowcy uważają go za atrakcyjny jako długoterminowe siedlisko człowieka. Jednak oprócz czerwonej planety, Tytan reprezentuje najlepsze miejsce w naszym Układzie Słonecznym, gdzie warunki dla długotrwałego i samowystarczalnego osadnictwa ludzkiego można określić jako odpowiednie. Kiedy naukowcy mówią o możliwości istnienia życia poza Ziemią, z reguły ich uwaga skupia się na planetach i satelitach, które posiadają co najmniej trzy warunki do potencjalnego powstania organizmów żywych, a mianowicie ciepłą atmosferę nadającą się do zamieszkania i wodę. Na początek wyjaśnimy, że Tytan to księżyc, który pod wieloma względami bardziej przypomina planetę. Ten olbrzymi księżyc jest jedynym księżycem w Układzie Słonecznym z gęstą atmosferą, której ciśnienie na powierzchni jest około 1,5 razy większe niż ciśnienie atmosfery Ziemi. Żaden ze 184 innych księżyców w Układzie Słonecznym nie ma takiej atmosfery. Podobnie jak Ziemia, atmosfera Tytana składa się głównie z azotu. W atmosferze naszej planety azot stanowi ponad 78%. Tytan to jedyne miejsce w Układzie Słonecznym, poza Ziemią oczywiście, gdzie pada deszcz i tworzą się mgły. Gęsta atmosfera Tytanu jest przydatna, ponieważ oznacza, że nie musisz nosić nieporęcznego kombinezonu kosmicznego, gdy jesteś na Tytanie. Ale główny powód jest prosty: atmosfera Tytana pomoże nam przetrwać. W przestrzeni kosmicznej promieniowanie jest zabójcze. Cząstki energii pochodzące ze Słońca, w szczególności galaktyczne promienie kosmiczne, przenikają do tkanek człowieka, powodując nowotwory i upośledzanie funkcji poznawczych. Aby pozostać w ramach obecnych limitów ryzyka raka NASA, astronauci mogą podróżować poza niską orbitę Ziemi przez maksymalnie 200 dni. Podróż na Marsa zajęłaby ponad 600 dni, ale te destrukcyjne cząstki nie mogą dotrzeć do powierzchni Tytana. Są pochłaniane przez atmosferę, co oznacza, że jest to środowisko bezpieczne dla ludzi. Atmosfera Marsa nie jest wystarczająco gęsta, aby zapewnić niezawodną ochronę przed galaktycznym promieniowaniem kosmicznym. Ludzie żyjący na Tytanie mogą chodzić, a raczej odbijać się, gdyż grawitacja wynosi 14% ziemskiej, nieco mniej na Księżycu, oczywiście w skafandrze, by było im ciepło. Tytan jest zimny. Temperatura powierzchni wynosi około minus 180 stopni Celsjusza. Ale ludzie będą nosić respiratory, żeby oddychać tlenem, bo atmosfera to głównie azot. Światło na Tytanie jest nieco przytłumione,
jak tuż po zachodzie słońca tutaj na Ziemi, z powodu cząsteczek zamglenia w gęstej atmosferze osoby mieszkające na półkuli Tytana wciąż zwróconej we stronę Saturna będą miały świetny widok na zobrączkowaną planetę. Ponadto Tytan jest jedynym poza Ziemią miejscem w Układzie Słonecznym, na której powierzchni występują stabilne płyny. Na Tytanie znajdują się rzeki, jeziora i morza. W przyszłości ludzie będą mogli pływać łodzią po jeziorach i morzach, które występują głównie na wyższych szerokościach geograficznych. Co więcej, jest to jedyne miejsce w Układzie Słonecznym poza Ziemią, gdzie wiadomo, że istnieje znany cykl płynów. Chmury spadają na powierzchnię Księżyca i wypełniają jeziora i morza, a następnie parują i wyparowują w niebo. Uważa się również, że Tytan posiada pod lodem ocean, podobny pod względem zasolenie do Morza Martwego. Ponieważ na Tytanie jest tak zimno, cała woda jest zamarznięta, a jeziora i morza składają się z płynnego metanu i etanu. Węglowodory te, podobnie jak gaz ziemny tu na Ziemi, występują na Tytanie obficie, nie tylko w jeziorach i morzach, ale także na powierzchni i w atmosferze. Największy księżyc Saturna, Tytan, to naprawdę wyjątkowe miejsce. Ciekawsza destynacja niż standardowa opcja Marsa czy Księżyca. Mimo że Tytan otrzymuje tylko około 1% całego światła słonecznego, które otrzymuje Ziemia, a najwyższa temperatura na powierzchni satelity wynosi tylko minus 180 stopni Celsjusza. Tak więc po raz pierwszy w historii badań przestrzeni pozaziemskiej, poza Ziemią odkryto ciało niebieskie o warunkach przypominających te, które panowały na planecie Ziemia przy pierwszych latach jej istnienia. Wszystko to sugeruje, że mamy do czynienia z ciałem niebieskim, które może być kolejnym oazą życia w naszym Układzie Słonecznym. Badania składu atmosfery i płynnego medium satelity Saturna wykazały obecność przydatnych substancji niezbędnych do życia organizmów. Zakłada się, że w określonych warunkach podczas badania Tytana można na tym księżycu znaleźć żywe organizmy. W związku z tym istotne stają się dalsze badania największego satelity Saturna. Skoro jednak Tytan jest tak dobry i ciekawy, to dlaczego jeszcze nie został opanowany? Dlaczego większość misji jest skierowana na Marsa i Księżyc? Problemem jest odległość. Czas przelotu do Saturna może wynosić od 4 do prawie 7 lat, w zależności od relacji orbitalnej z Ziemią, w momencie startu. Bez znacznego postępu energetycznego oznaczałoby to niezwykle długą podróż do i z każdej potencjalnej kolonii. Ponadto istnieje wiele przeszkód do pokonania, z których nie najmniejszą jest badanie, jak człowiek będzie żył i pracował w mikrograwitacji. Ponadto uprawa żywności na Tytanie przy użyciu roślin, takich jak to robimy na Ziemi, nie byłaby wydajna, biorąc pod uwagę niski strumień energii słonecznej docierającej do powierzchni Tytana i już niską wydajność fotosyntezy tutaj na Ziemi. Mieszkańcy Tytana będą potrzebowali biotechnologii i nietradycyjnych produktów, być może przyszli ludzie na Tytanie będą mogli korzystać z jakiegoś rodzaju sztucznej fotosyntezy. Pozostaje tylko czekać na przełom w nauce. Dzięki badaniom przeprowadzonym w ciągu ostatniej dekady, ludzkość ma do czynienia z wyjątkowym obiektem w Układzie Słonecznym. Okazuje się, że Tytan jest jedynym ciałem niebieskim oprócz Ziemi. Na satelicie Saturna istnieją dowody na ciągłą aktywność geologiczną, co jest potwierdzeniem jego żywej aktywności tektonicznej. Interesujący jest również charakter powierzchni Tytana, jego struktura, skład i rzeźba terenu. Przemawiają za tym, że powierzchnia księżyca Saturna jest w ciągłym ruchu. Tutaj podobnie jak na Ziemi, pod wpływem wiatrów i opadów atmosferycznych obserwuje się erozję gleby i przebudowę skał i osadzanie osadów. Ponadto skład atmosfery satelity i zachodzące w niej procesy cyrkulacyjne ukształtowały klimat Tytana. Odkrycie ogromnego oceanu ciekłej wody, 55 do 80 km pod lodowym podłożem, dodaje Tytana do garstki światów w naszym Układzie Słonecznym, które potencjalnie mogą gościć środowisko nadające się do zamieszkania. Ponadto rzeki, jeziora i morze ciekłego metanu i etanu na Tytanie mogłyby służyć jako siedliska na powierzchni Księżyca, choć jakiekolwiek życie tam będzie prawdopodobnie bardzo różne od życia na Ziemi.
Wszystkie te znaki przemawiają za tym, że życie istnieje na Tytanie w tych określonych warunkach. Oczywiście będzie to inna forma życia niż organizmy lądowe, ale samo jej istnienie będzie kolosalnym odkryciem dla ludzkości. Latem 2019 roku NASA ogłosiła, że kolejnym celem w Układzie Słonecznym jest wyjątkowy i bogaty w substancje organiczne świat Tytana. Kontynuując poszukiwania elementów składowych życia, misja Dragonfly wykona wiele wypraw w celu zbadania miejsc wokół lodowego księżyca Saturna. Tytan jest jednym z najbardziej podobnych do Ziemi światów. I to właśnie ten księżyc może rzucić światło na historię naszej rodzimej planety i wskazać procesy, które prawdopodobnie ukształtowały rozwój życia. Chociaż nie ma jeszcze dowodów na istnienie życia na Tytanie, jego złożona chemia i unikalne środowisko uczyniły go celem nowych badań, takich jak dostarczanie wskazówek, jak mogło powstać życie na naszej planecie i poszukiwanie chemicznych dowodów na istnienie życia w przeszłości lub obecnie.